Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo epetrol.pl. Patrząc na ostatnie notowania cen na polskich stacjach na rynku detalicznym, można mieć wrażenie, że obniżkowa pasa, która trwa tak naprawdę od późnej jesieni, może ulec, jeśli nie zatrzymaniu, to przynajmniej pewnemu spowolnieniu, bowiem benzyna od ubiegłego tygodnia nie zmieniła się właściwie ani na jotę na stacyjnych pylonach. Ta cena 5,39 dla 95 pozostaje niezmienna. No, w przypadku diesla mamy tutaj zejście o 2 grosze, 5,42. W przypadku autogazu mamy tutaj konstans 2,71. Także pytanie, jakie się rodzi w głowach obserwatorów sytuacji, no, czy obniżki tak naprawdę już się zakończyły. No tutaj trudno jednoznacznie stwierdzić, żeby był to już koniec obniżek. Mamy cały czas do czynienia ze słabością popytu, ze słabością konsumpcji, które po prostu można wiązać z tym magicznym pojęciem kryzysu, który w jakiś sposób w Polsce się ujawnia. I tak naprawdę trudno mówić, żeby obniżki na dłuższą metę się zakończyły. W tej chwili możemy mieć do czynienia z jakąś małą wzrostową korektą, chociażby wynikającą z dużych zawirowań na rynku walutowym, które są przez ostatni tydzień czy dwa widoczne w relacji chociażby dolar-złoty. W najbliższym czasie jednak, no jak mówię, trudno sądzić, żeby ceny bardzo mocno poszły w górę. W tej chwili myślę, że raczej będziemy oscylować w bliskim sąsiedztwie tego, co widzimy właśnie na stacjach, czyli około 5 zł 39 groszy za litr benzyny, 5 zł 40-42 groszy za litr oleju napędowego. Większe prawdopodobieństwo spadków dotyczy autogazu, który bardzo mocno tanieje w hurcie. I wprawdzie potaniał w hurcie, no, zauważalnie jeszcze na stacjach to się nie przełożyło, także wiele wskazuje na to, że najbliższe tygodnie dla autogazu mogą być okresem zejścia przynajmniej o te 3-4 grosze, mniej więcej do poziomu 2 zł 65 groszy za litr. Oczywiście tutaj musimy mieć świadomość dużego zróżnicowania regionalnego cen tego paliwa w skali kraju. Od wschodu do zachodu tak naprawdę te ceny są bardzo mocno zróżnicowane. To jest kilkanaście groszy między, powiedzmy, Pomorzem Zachodnim a województwami wschodniej Polski, no ale mimo wszystko tutaj ten czynnik obniżkowy jest zauważalny i może być w najbliższych tygodniach dominujący w tendencjach cenowych tego paliwa. Na świecie nie mamy w tej chwili silnego impulsu, który byłby w stanie zmienić ceny na polskich stacjach. Tutaj przede wszystkim ten czynnik walutowy i lokalny popyt na paliwa będą decydować o tym, co będziemy widzieć na polskich stacjach. Przychylamy się jako epetrol.pl do tego, że te ceny będą nadal nieznacznie się obniżać lub stać w miejscu na podwyżki. W tej chwili większe, nie mamy po prostu cały czas miejsca ani potencjału.